Cześć! Niestety smutna informacja. Iga Świątek odpada na etapie 1/8 finału z turnieju w Miami. Jak do tego doszło? Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Liderka rankingu niespodziewanie została wyeliminowana z imprezy w Miami. Turniej rangi WTA 1000 już na poziomie 1/8 finału. Lepsza od Polki i to wyraźnie była tym razem Jekaterina Aleksandrowa, Rosjanka, 16. zawodniczka rankingu kobiecego tenisa. Aleksandrowa zwyciężyła 6-4, 6-2 i tak naprawdę przez prawie cały mecz kontrolowała to, co się działo na korcie, w pełni zasłużenie awansowała. No i cóż, zaczęło się już bardzo źle na początku, bo Iga straciła serwis w pierwszym gemie, było 0-2 i potem wydawało się, że no, próbuje coś zrobić, ale to nie był po prostu jej dzień. Błędy, złe decyzje. Rosjanka z kolei grała bardzo spokojnie, agresywnie, czuła się dobrze na tej nawierzchni i skończyło się wynikiem 6-4 w sytuacji, gdy Iga doczekała się tylko jednej szansy na odebranie serwisu przeciwniczki. Nie wykorzystała tej szansy i tak. Drugi set ułożył się dla niej jeszcze gorzej, bo wynikiem 6-2 Aleksandrowa przełamała Świątek na 2-1, potem jeszcze na 4-1 i pewnie dojechała właśnie wynikiem 6-2 do samego końca. Wykorzystała na pewno słabszy moment Igi Świątek, coś czego nie zrobiła Linda Doskowa. Wykorzystała drugą piłkę meczową. Iga z kolei w drugiej partii, w tej decydującej, jak się okazało, nie miała nawet jednego breakpointa i w całym spotkaniu ani razu nie przełamała swojej rywalki. Coś, co przyznacie, zdarza się bardzo rzadko naszej tenisistce, która zwykle jest uznawana za jedną z najlepszych na returnie w całej stawce WTA. To druga porażka Igi Świątek z tą przeciwniczką, Jekateriną Aleksandrową. Ich bilans nadal jest korzystny dla naszej zawodniczki, 3-2. Aleksandrowa pokonała Igę Świątek w 2021 roku w turnieju WTA organizowanym tuż przed Australian Open wyjątkowo. To było w czasach pandemii, tylko oczywiście trudno porównywać tamte okresy, no bo wtedy Iga była jeszcze przed wskoczeniem na pierwsze miejsce, dopiero zbierała doświadczenie w rozgrywkach kobiecego tenisa, tych najważniejszych. Teraz jest liderką, no i cóż, takie wpadki też będą jej się zdarzały. Cytując naszą tenisistkę z wypowiedzi dla Canal Plus, nie czułam do końca tych piłek i wiem, że nie zagrałam dobrze, ale nie mam do siebie dużych pretensji, podałam z siebie wszystko. Oczywiście, no, tych turniejów jest tak wiele, że po prostu nie zawsze da się być w najlepszej formie. Nawierzchnia nie pomogła na pewno, bo była sporo szybsza niż w Indian Wells. To oczywiście nie jest wielkie wytłumaczenie, bo trzeba się umieć dostosować, ale tak się też po prostu zdarza, że nie zawsze da się zagrać najlepiej. Forehand zdecydowanie zawodził, serwis też nie pomagał. No i to jest tak, że Iga już w meczu właśnie z Lindą Noskową, o czym mówiłem, pokazała się ze słabszej strony, tylko że Czeszka tego trochę nie wykorzystała. Iga grała słabo, rywalka również. To był mecz, w którym obie skończyły z liczbą ponad 50 niewymuszonych błędów. Rosjanka z kolei zagrała solidnie i to wystarczyło. Oczywiście agresywnie, na pewno dużo lepiej niż Czeszka 19-letnia. Dlatego to właśnie jak Jekaterina Aleksandrowa pozostaje w turnieju. Ten mecz z Giorgi pierwszy to się w ogóle nie liczy, no bo Włoszka zaprezentowała się katastrofalnie i tak naprawdę weryfikacja przeszła w kolejnych spotkaniach. Trzecia przegrana naszej zawodniczki w tym roku po odpadnięciu z Australian Open w trzeciej rundzie, po półfinale w Dubaju z Anną Kalińską, w Melbourne oczywiście z Noskową. No i teraz właśnie niepowodzenie w starciu z kolejną rosyjską tenisistką. Trochę popsuła sobie Iga statystyki z przeciwniczkami tej nacji, no ale to jakby nie ma aż tak wielkiego znaczenia. I no cóż, no to też jest dopiero trzecia porażka Igi od jesieni, gdy przecież weszła w fantastyczną serię wygranych. Wygrała turniej w Pekinie, WTA Finals w Cancun w znakomitej formie, więc no, trzeba na to chłodno patrzeć. Na pewno nie ma co panikować absolutnie. Takie wyniki też będą się zdarzały. I no, z drugiej strony oczywiście jest to spora niespodzianka, bo no, Jekaterina Aleksandrowa wydawała się tenisistką absolutnie w zasięgu naszej zawodniczki. Niedawno rywalizowały w Indian Wells, wtedy tak naprawdę absolutnie kontrolowała tam to spotkanie Iga. Tutaj wyszło zupełnie inaczej. No i
Po prostu brawa dla Rosjanki, że udało jej się zrewanżować. Polka musi teraz trochę odpocząć, bo oczywiście sezon nadal będzie bardzo intensywny, a to już jest tak, że no ma w nogach i w rękach trudy ostatnich lat, które grała. No to nie jest tak, że Iga dopiero debiutuje w rozgrywkach WTA i ma nie wiadomo ile sił. Musi się regenerować i nie zawsze da się grać jeden dobry turniej po drugim, zwłaszcza gdy pamiętajmy, że właśnie Indian Wells to była impreza rangi WTA 1000 i teraz Miami tej samej dosłownie rangi, też tysięcznik. I podobnie wyglądało to w Doszej Dubaju, czyli w Katarze nasza zawodniczka wygrała, potem niestety trochę zabrakło jej sił, możliwości i odpadła na poziomie półfinału w Dubaju. Być może po prostu musi troszkę odpocząć więcej, żeby być w stanie grać na przestrzeni dwóch turniejów właśnie tak prestiżowych aż tak dobrze, no a możliwe, że po prostu to jest bardzo trudne. No pamiętajcie, Iga wygrywała chociażby Sunshine Double 2 lata temu, czyli właśnie zarówno w Indian Wells i Miami, ale no była jedną z nielicznych tenisistek, którym się to udało. Nie jest to przypadek, to jest jednak wielki wysiłek. Karol Stopa, gdy z nim ostatnio rozmawiałem, mówił, że tak naprawdę tysięczniki to się już niewiele różnią od imprez wielkoszlemowych. I układanie ich w kalendarzu jeden po drugim to jest plan dość szalony tak w rzeczywistości i wielki wysiłek dla tych najlepszych tenisistek. Zobaczymy, jak sobie poradzą te, które pozostają w rywalizacji. Jeśli chodzi o Aleksandrową, to oczywiście ona teraz zmierzy się w ćwierćfinale z Jessicą Pegulą, z piątką światową rankingu i trzeba przyznać, że Aleksandrowa po prostu wykorzystała dzień, zagrała dobrze, trzymała serwis, co jest oczywiście bardzo ważne w meczu z Igą Świątek i myślę, że nie pozostaje bez szans z Pegulą. Inna sprawa, że być może Amerykanka powoli odradza się i będzie w stanie w tym turnieju zajść jeszcze dalej. W ostatnim meczu pokonała Emmy Navarro, czyli swoją rodaczkę. Część ludzi miała nadzieję, że może Iga pierwszy raz zagra właśnie z Emmą Navarro niebawem, no a tu dojdzie do zupełnie innego meczu, czyli Aleksandrowa Pegula. Na szczęście w turnieju pozostaje Hubert Hurkacz, który po bardzo trudnym meczu wyeliminował Sebastiana Korde 7-6, 6-7, 6-3, podniósł się w drugim secie i to jest bardzo ważne, bo już w tym tiebreaku trochę bałem się, że Hubert skończy z wynikiem 0-2 i dwoma przegranymi tiebreakami. Na szczęście jednego wygrał, a trzeci set no to już potwierdzenie świetnej dyspozycji w tamtej partii i nasz zawodnik okazał się lepszy właśnie 6-3. Trochę martwi, że znów z zawodnikiem niżej sklasyfikowanym stracił tyle sił, 3 sety. Podobnie było przecież Szewczenko przed chwilą rundę wcześniej na Florydzie, no ale najważniejsze, że Hubert pozostaje w turnieju i teraz wielkie wyzwanie dla Huberta Hurkacza, czyli mecz z Grigorem Dimitrowem, Bułgarem, który może najlepsze lata ma już za sobą, ale Hubert ma z nim bilans 0-4, czyli coś jak Iga Świątek i Jelena Ostapienko. Miejmy nadzieję, że nasz zawodnik teraz w końcu odczaruje tą niekorzystną serię z Bułgarem, pokaże się z dobrej strony, wskoczy na jeszcze wyższy poziom, czyli pokaże coś więcej niż z Kordą i z Szewczenko, bo obawiam się, że jeśli zagra tylko tak jak z nimi, to może być problem z Dimitrowem, bo bułgarski zawodnik to jest też ten typ gracza, który potrafi w tych najważniejszych etapach turniejów pokazać jeszcze więcej, no ale po prostu liczmy na to, że Hubert zaprezentuje się z tej strony, z jakiej potrafi, wygrywał w Miami kiedyś i na pewno stać go na wygraną z Dimitrowem. W turnieju ATP nie ma na razie jakichś wielkich niespodzianek, jeśli chodzi o Miami. Awansowali do kolejnej rundy teraz w ostatnich godzinach Medvedev, Rud, Zwieriew, Deminor, Alcaraz. No minimalną niespodzianką jest może porażka Bena Sheltona z Lorenzo Musettim, ale Amerykanin też grywa w kratkę, to trzeba przyznać. Jeśli chodzi o panie, no to Danielle Collins wyeliminowała Sorane Kirste, Caroline Garcia, ograła Coco Gauff i to jest na pewno spora niespodzianka, ale z drugiej strony Amerykanka gra w kratkę w ostatnim czasie. Jelena Rybakina wyeliminowała reprezentantkę gospodarzy Madison Keys i Maria Sakkari mogła trochę zaoszczędzić sił, bo bez gry przeszła dalej. Anna Kalińska wycofała się z rywalizacji. I ćwierćfinały pań wyglądają tak. Azarenka Putintseva, Sakkari Rybakina, Garcia Collins i Aleksandrowa Pegula, o czym już wspominałem.
Taki może trochę przedwczesny finał, czyli Sakari Rybakina. Jestem bardzo ciekaw, jak Greczynka się zaprezentuje w starciu z tenisistką reprezentującą Kazachstan, bo obawiam się, że może Sakari odpaść szybko z Miami przez to, że nie zdążyła się zregenerować po Indian Wells, ale tak się nie stało i być może jeśli ogra Rybakinę, no to będzie w stanie pójść jeszcze dalej, a może nawet wygrać. No na pewno pod nieobecność Igi Świątek już w dalszej fazie rywalizacji, czy Aryny Sabalenki, dla tych wszystkich tenisistek otwiera się wielka szansa. Faworytką wydaje się być chyba Rybakina z racji nazwiska i pozycji w kobiecym tenisie, ale nie będę zdziwiony, jak tu będzie jednak jeszcze jakaś końcowa niespodzianka. Może Aleksandrowa, może Pegula odrodzi się jeszcze mocniej w tym turnieju. To byłaby też piękna historia, gdyby Pegula, która miała ostatnie turnieje trochę słabsze, również problemy zdrowotne, teraz pokazała się z dobrej strony i wygrała u siebie w Miami. Kto wie? Na koniec piszcie koniecznie, czy oglądaliście mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową, czy spodziewaliście się takich problemów, jak patrzycie na występ naszej tenisistki, czy jesteście pod jakąś większą obawą, czy raczej podchodzicie do tego na zasadzie, że no cóż, zdarzają się też i takie mecze, takie turnieje. Czy wierzycie, że Hubert Hurkacz w końcu zacznie właśnie przełamywać niekorzystną serię z Grigorem Dimitrowem? Kogo obstawiacie, że wygra zarówno turniej i panów, i pań właśnie na Florydzie? Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.